Zapraszam na film mabicom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam w drugiej części serwetki numer 13. Jesteśmy aktualnie po 12 rządkach. W dzisiejszej części zaprezentuję rządki od 13 do 19. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Rządek 13. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad łukiem. Dziesięć oczek łańcuszka, słupek nad łukiem, tutaj nad pierwszy pomijamy, wbijamy się nad drugim, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad łukiem, w tym z czterech oczek. Następnie 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem i 5 oczek łańcuszka. Tak prezentuje się motyw rzędu 13. Zaczynamy od słupka nad łukiem, tych z czterech oczek, oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad pierwszym łukiem. Następnie 10 oczek łańcuszka, słupek nad drugim łukiem, czyli ten pierwszy pomijamy, wbijamy się tu nad drugim. Oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad pierwszym łukiem. 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem, 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad następnym łukiem i 5 oczek łańcuszka. Mamy kolejny raz wykonany motyw. Powtarzamy go dookoła rzędu. A zamiast ostatnich 5 oczek łańcuszka wykonamy 3 oczka łańcuszka i półsłupek nawinięty, wbity w pierwszy słupek. I w ten sposób zakończyliśmy rządek 13 na łuku. Rządek 14 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad pierwszym słupkiem, i oczko łańcuszka. Słupek nad drugim słupkiem, pięć oczek łańcuszka, półsłupek w piąte oczko,
i półsłupek w szóste oczko. Pięć oczek łańcuszka. Słupek nad drugim słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad trzecim słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad łukiem. Sześć oczek łańcuszka. Półsłupek nad łukiem następnym. Sześć oczek łańcuszka. Tak prezentuje się motyw w rzędzie 14. Zaczynamy. Zaczynamy od słupka nad łukiem. Oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad drugim słupkiem. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek w piąte oczko z tego łuku, gdzie było 10 oczek łańcuszka i półsłupek jeszcze w szóste oczko. Czyli oczko obok. 5 oczek łańcuszka. Słupek nad drugim słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad trzecim słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek nad łukiem. 6 oczek łańcuszka. Półsłupek nad kolejnym łukiem i 6 oczek łańcuszka. W ten sposób motyw powtarzamy dookoła okrążenia. I został nam ostatni łuk. Zamiast 6 oczek łańcuszka robimy 4 oczka łańcuszka i półsłupek nawinięty, wbity w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 14. Rządek 15 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczko łańcuszka na łuk. Słupek nad pierwszym słupkiem i oczko łańcuszka. Słupek nad drugim słupkiem. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek nad łukiem, tutaj blisko tego złączenia. Dwa półsłupki nad półsłupkami. I półsłupek nad następnym łukiem. Czyli łącznie tutaj mamy teraz 4 półsłupki. Następnie 5 oczek łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad trzecim słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad łukiem. 8 oczek łańcuszka i tak wygląda motyw w rzędzie 15. Zaczynamy od słupka nad łukiem, oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad drugim słupkiem. 5 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem, tu blisko środka. Półsłupek nad pierwszym
półsłupkiem i półsłupek nad drugim półsłupkiem. Półsłupek nad łukiem, 5 oczek łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad trzecim słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad łukiem. Osiem oczek łańcuszka. I mamy wykonany drugi raz motyw. Powtarzamy ten motyw dookoła rzędu. I zamiast ostatniego łuku z 8 oczek wykonamy 6 oczek łańcuszka i półsłupek nawinięty, wybity w pierwszy słupek. I tak zakończyliśmy rządek numer 15. Rządek 16 zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem, 7 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem i tu też staramy się tutaj zrobić bliżej lewej strony. Nad 4 półsłupkami z poprzedniego rzędu wykonujemy po półsłupku, czyli mamy tutaj 4 półsłupki. I półsłupek pod następnym łukiem. 7 oczek łańcuszka. Słupek nad drugim słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad łukiem i 6 oczek łańcuszka. Tak prezentuje się motyw w rzędzie 16. Zaczynamy od słupka nad łukiem, tu bliżej lewej strony. Oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem, 7 oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem, tu z lewej strony. 4 półsłupki nad półsłupkami. 1/2 nad łukiem i 7 oczek łańcuszka. Słupek nad drugim słupkiem. Oczko łańcuszka, słupek nad trzecim słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad łukiem. 6 oczek łańcuszka. I taki motyw powtarzamy dookoła okrążenia. Ostatnie 6 oczek łańcuszka i rządy kończymy robiąc oczko ścisłe. Pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 16. Rządek 17. Zaczynamy od przejścia nad drugi słupek. Zatem robimy oczko ścisłe tutaj pod łukiem i oczko ścisłe na słupku. Jesteśmy tutaj nad tym środkowym słupkiem teraz. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk.
słupek. Nad słupkiem oczko łańcuszka. Słupek nad łukiem i 7 oczek łańcuszka. Cztery półsłupki, zaczynając od drugiego oczka. Tutaj mieliśmy w poprzednim rzędzie 6 półsłupków. Teraz robimy 4, zatem pierwszy półsłupek pomijamy, wbijamy się w drugi i w 4 kolejne oczka robimy po półsłupku. I tym samym ten ostatni półsłupek zostaje pusty. 7 oczek łańcuszka. Słupek nad łukiem, oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem. Siedem oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem i 7 oczek łańcuszka. Tak wygląda motyw w rzędzie 17. Zaczynamy od słupka nad drugim słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad trzecim słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad łukiem. 7 oczek łańcuszka, 4 półsłupki nad półsłupkami, zaczynając od drugiego. Siedem oczek łańcuszka, słupek nad łukiem, oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad drugim słupkiem. Siedem oczek łańcuszka, półsłupek nad łukiem i 7 oczek łańcuszka. Mamy drugi raz wykonany motyw, powtarzamy go dookoła rzędu. Ostatnie 7 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. I gotowa serwetka po 17 rzędach prezentuje się tak. Rządek 18. Zaczynamy od przejścia nad drugi słupek. Zatem robimy oczko ścisłe tutaj pod łukiem i oczko ścisłe na drugim słupku. 3 oczko łańcuszka na słupek i oczko łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem i oczko łańcuszka. Słupek nad łukiem i mamy tu 3 słupki rozdzielone oczkiem łańcuszka. 7 oczek łańcuszka, dwa półsłupki, zaczynając od drugiego oczka. Tutaj mieliśmy 4 półsłupki, zatem teraz wbijamy się nad drugim i nad trzecim, robiąc półsłupek. 7 oczek łańcuszka, słupek nad łukiem, oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad drugim słupkiem. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek nad pierwszym łukiem,
8 oczek łańcuszka, pół słupek nad drugim łukiem i 5 oczek łańcuszka. Tak prezentuje się motyw w rzędzie 18. Zaczynamy od słupka nad drugim słupkiem. Oczko łańcuszka, słupek nad trzecim słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad łukiem. 7 oczek łańcuszka, pół słupek w drugie oczko i pół słupek w trzecie oczko. 7 oczek łańcuszka, słupek nad łukiem, oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem. 5 oczek łańcuszka, pół słupek nad pierwszym łukiem, 8 oczek łańcuszka, pół słupek nad drugim łukiem i 5 oczek łańcuszka. Motyw ten powtarzamy dookoła rzędu. I mamy ostatnie 5 oczek łańcuszka. Rzutę kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Mamy zakończony rządek 18. I mamy już zakończony tutaj ten motyw. Rządek 19 zaczynamy od oczka ścisłego pod łukiem i oczka ścisłego na słupku. Przeszliśmy w ten sposób nad drugi słupek. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek i oczko łańcuszka na łuk. Słupek nad słupkiem, oczko łańcuszka, słupek teraz w drugie oczko z łańcuszka i oczko łańcuszka i słupek w czwarte oczko. Łącznie tu teraz mamy 4 słupki. 5 oczek łańcuszka i z tej strony będzie tak samo, czyli w czwarte oczko wykonujemy słupek, oczko łańcuszka, słupek w drugie oczko, oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad drugim słupkiem. I też mamy tutaj 4 słupki. Następnie 8 oczek łańcuszka. Nad tym środkowym łukiem wykonamy 4 słupki. Zaczynamy od trzeciego oczka i tu się wbijamy, robiąc słupek i w 3 kolejne oczka robimy po słupku, tak by łącznie mieć 4 słupki. I 8 oczek łańcuszka. Tak wygląda motyw w rzędzie 19.
Czyli zaczynamy od drugiego słupka i robimy tutaj słupek, oczko łańcuszka, słupek nad drugim słupkiem, oczko łańcuszka, słupek w drugie oczko, oczko łańcuszka i słupek w drugie oczko. Czyli pierwsze pomijamy, wbijamy się w drugie. 5 oczek łańcuszka, słupek w czwarte oczko z łuku, oczko łańcuszka, słupek w drugie oczko, oczko łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, oczko łańcuszka i słupek nad drugim słupkiem. I mamy 4 słupki. Następnie 8 oczek łańcuszka, 4 słupki nad tym środkowym łukiem, zaczynając od trzeciego oczka. Czyli wbijamy się w trzecie oczko, wykonujemy słupek i wbijamy się w 3 kolejne oczka, robiąc również słupek. Mamy 4 słupki i wykonujemy jeszcze 8 oczek łańcuszka. Mamy wykonany drugi raz ten motyw, powtarzamy go dookoła rzędu. Mamy ostatnie 8 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Tak zakończyliśmy rządek numer 19. I zakończyliśmy również drugą część serwetki numer 13. Zapraszam do obejrzenia kolejnej części, gdzie będą rządki od 20 do 24. Pozdrawiam, Martyna z Mabicom.